serdecznie na kolejne odsłonie Akademii Feministycznej. Cieszę się, że Rady sprzyja też rodzinnym przychodzeniom na nasze spotkania. Witamy też najmłodszą uczestniczkę chyba naszych spotkań Akademii Feministycznej, jeszcze dwa miesiące, no bo mamy rekord. A dzisiejszymi naszymi gościniami są Agata Raszkiewicz, autorka zbiorów i felietonów, wywiadów, esejów Nawiedzani przez dym. Znana feministka, która znikła nam z pola widzenia, najpierw snując się po Francji, a następnie po Brukseli, ale wpadła na wakacje i mamy okazję ją gościć. Z czego się oczywiście bardzo cieszymy. A spotkanie poprowadzi Katarzyna Bratkowska, wszystkim znane. Dziewczyny się też znają jeszcze od profesor Marii Janion, bo tam obie studiowały pani profesor, a też porozumienia kobiet 8 marca, bo obie tu zasłużone działaczki, to współzałożycielki tej fantastycznej inicjatywy. Mam nadzieję, że rozmowa będzie ciekawa. Na zakończenie musimy nie wychodzić przed czasem, bo będziemy losować nagrody w postaci właśnie książki Agaty Raszkiewicz, także mam nadzieję, że jeśli ktoś nie czytała, to będzie fajna lektura, a jeśli już czytała, to będzie to prezent. Ja powiem tylko tak parę słów, że dla mnie te felietony, te teksty, ja nie czytałam ich w czasie kultury, one były publikowane w czasie kultury, ich nie znałam, muszę się przyznać ze wstydem. Czytałam Flanerię, czyli blog Agaty, który prowadzi. Natomiast teraz jak zaczęłam czytać, no nie da się wszystkiego naraz po prostu przeczytać, ale dla mnie to było odświeżające. Odświeżające, że sobie przypomnieć różne rzeczy, które się działy wtedy, o których już zapomniałam i spojrzeć na to z takiej perspektywy lat dzisiejszych, 2013 roku, a teksty są z 2003, prawda? A najstarsze chyba 2008-2010. To też było miłe, ale też przenikliwość, otwartość patrzenia, opisywania tych różnych sytuacji, wplatania do literatury i sztuki i swoich własnych przeżyć. To mnie niezwykle ujęło, ale też taki świeży styl pisania. Ja dawno nie czytałam feministycznych tekstów i niefeministycznych, bo one są takie poplątane, poprzeplatane różnymi rzeczami, ale pisane z taką lekkością i jak to Agata mówi, ja nie wiem, czy się na mnie nie obrazisz, ale takim typowym, jak sama to powiedziałaś, że tak klekoczesz i tam gdzieś w tych tekstach, jak mówisz, to tak klekoczesz. I gdzieś w tych tekstach to klekotanie jest, mi się strasznie podoba. Ja już więcej nie będę Państwu zabierać czasu, oddaję głos naszym gościniom, Agata Raszkiewicz, Katarzyna Bratkowska. Ja też mam nadzieję, że rozmowa będzie ciekawa, ale nie wiem. Ale myślę, że Agata powie ciekawe rzeczy. Niewiele osób Państwa udało się zapoznać z tym, co jest to, co ja powiem. Ale podejrzewam, że niewielu osobom, bo książka się dopiero co pojawiła. Więc myślę, że należałoby jakkolwiek zaznaczyć, czy omówić jakieś pole, obszar, po którym Agata się porusza, który jest nieogarniony, od razu powiem, ale jednakowoż, żeby Agata powiedziała parę słów, to są przygotowane i czytała na promocji Kulikali, to myślę, że byłoby dobrze, bo to by nam ustaliło jakieś pole, po którym się będziemy poruszać. No właśnie, dobrze, to zabieram głos, to powiem, że mi jest bardzo, bardzo miło i że tak naprawdę właśnie Kasia brała udział w sobie głównej promocji w Kulikarni niedawno, ale powiem szczerze, że tak jak o tej promocji też fantazjowałam, jak to będzie w Polsce i tak dalej, przyjemnie w ogóle, to nie było, to było chyba szczytem moich marzeń, że możemy się spotkać też i tutaj, prawda, pewne wątki już omawiać z takiej bardziej wewnętrznej perspektywy. Co dla mnie jest chyba najbardziej cenne, bo nie ukrywam, że myślenie z perspektywy czy feministycznej, czy jakiejś takiej wewnętrznej kobiecej i tak dalej jest czymś dla mnie najważniejszym. I może, ponieważ zdaję sobie sprawę, że ta książka w ogóle jest dostępna tutaj w paru księgarniach i tak dalej, w Empiku była troszeczkę wcześniej, no ale nie miała za bardzo recenzji, więc myślę, że mogła, no, nie mało kto się zorientować.
Więc żeby takim tytułem wstępu tak zwanym, myślałam, żeby przeczytać taki tekst, który jest bardzo króciutki, który, no, może śmieszną historię, bo po opracowaniu tego wszystkiego, tutaj mam wstęp redaktora naczelnego Czasu Kultury Marka Waślewskiego, on stół takie posłowie Magdy Środy, ale jeszcze rozmyślaliśmy, że może ja powinnam takie właśnie takie od siebie, jakby które słów dodać i taki właśnie napisałam ten tekst, a potem mi się zgubił, więc z tego nie ma. No i słuchajcie, i dlatego ja tak umówiliśmy się, że ja będę po prostu czytała na różnych wieczorach, bo on też jest właśnie ma taki charakter prowadzający i taki jest tak jakby wychwytuje te nicie przewodu. Czy znalazł się? Właśnie on się zgubił w redakcji, więc już jakby nie wszedł do domu, ale oni też z ulgą, bo po prostu to jest dosyć grube, więc już sobie bardzo mi żałowali. Więc ten tekst się nazywa Ale Dym. Ta książka jest o podróży. W 2004 roku opuściłam warszawski fragment Ochoty, zwany Kolanią Staszica i zamieniłam go najpierw na okolicy Saint-Germain-des-Prés w Paryżu i zadomowi się w dziwnej stolicy Europy, czyli Brukseli. Ale to właśnie oddalając się od Polski zrozumiałam, że w jakiś sposób ciągle o niej piszę, ciągle do niej się odnoszę. Lata 2003-2010, z których pochodzą teksty w książce Nawiedzanie przez dym, to okres burzliwy i politycznie brzemienny. Pisząc o kulturze i sztuce, czasem o literaturze, właściwie w tle, cały czas w myślach mam tę metamorfozę, która wykonywała się na naszych oczach. Oddalając się od czegoś najczęściej widzimy inaczej i wyraźniej, nawet jeśli niespokojnie, w tym sensie oddalenie zbliża. Ta książka jest o podróży do innych krajów, ale i do Polski, a także o podróży wokół siebie. Wyjeżdżając z kraju zaczęłam walczyć z ciężką chorobą, którą przez te wszystkie lata udawało mi się zaleczyć. Urodziłam córkę. Macierzyństwo, bycie matką, jak i bycie córką, umiejscowienie się w łańcuchu kobiet mojej rodziny pozostają dla mnie jednym z ważniejszych doświadczeń, głęboko przekraczającym czy przekształcającym ich matki Polki. Choroba jest także rodzajem podróży, który przedstawia nasz świat, zmienia jego architekturę, hierarchię, porządek i tu ja. Nie przepraszam. Kapel dzwoni. Nie byłam w żadnym dramatycznym momencie, także wracam do tekstu. Choroba jest także rodzajem podróży, który przedstawia nasz świat, zmienia jego architekturę, hierarchię, porządek. Ta książka jest o chorobie podróży i o podróży polskiej, jaką ona w tym czasie wykonała. O Polsce jako o chorobie. To rodzaj dziennika zapisującego ową moją polską chorobę z pozycji podróży. Z paryskiego okna widać było ostrzej Polskę okresu braci Kaczyńskich i widać było lepiej artystów jako światło przejścia. Dorota Nieznalska, Katarzyna Kozyra, Anna Baumgart, Adam Adak, Marek Wasilewski, Artur Szmijewski, Agnieszka Brzeżańska, Zuza Krajewska i inni. Oprócz tekstów o sztuce, trzon tej książki stanowią moje felietony z czasu kultury, prowadzonego przez Marka Wasilewskiego. Moja rubryka pozwalała na dystans, namysł, przymrużenie oka i rozum. Czasami odbiegałam od tematu, do motywu przewodniego każdego numeru, starałam się dobrać coś z nurtujących mnie wątków, przemyśleń, obsesji. Jak w chorobie, albo jak w podróży, niektóre tematy powracają więc jak refren, sen albo niespełnione marzenia. Niektóre zdania czy zdarzenia stale mnie nawiedzają. Ta książka jest polityczna, ale przede wszystkim dotyczy kultury, przez to chciałabym, aby transformacja zderzyła się w niej z egzystencją. Dużo było o sztuce, czasem o filozofii i prozie, ale także o moich przygodach i przeżyciach, które starałam się opisać z pozycji wcielonego feminizmu. Wszak podmiotowość kobieca jest nie tylko stawką transformacji, ale i szerzej całego procesu modernizacji. Chciałabym, aby zderzenie transformacji z egzystencją dawało intensywny i znaczący smak poczucia wolności, niezależnego myślenia i przyjemności. Gdy byłam mała, moja matka śniła mi się często jako postać objawiająca się mi i mojemu ojcu w dymie nad kuchenką. Po tym, co przeczuwałam przedwcześnie, mi osierociła, a ja odkryłam, że jej ostatnimi lekturami przed śmiercią były wspomnienia holokaustowe. Ich autorki pisały o transportach kobiet do Oświęcimia. Starsze szły od razu do gazu, młodsze, patrząc na tych wspomina, zostawały pytanie, gdzie są ich matki. Nawiedzani przez dym, gdyż naszą wyobraźnię narodzą ciągle nieprzepracowane treści. Holokaust, seksizm, homofobia powracają jak w kawkach. Różne są fale tego nawiedzania. W przypadku Polski okresu Kaczyńskich mój zapis choroby był najpierw tylko przeczuciem tego, co się zdarzy. Później było jeszcze gorzej. Piszę te słowa, gdy dawno zakończyła się już ostra walka o krzyż na krakowskim przedmieściu w Warszawie, która jako polityczna psychodrama przyszła na najsilniejsze oczekiwania i nie mogąc ulec sublimacji zbiła się gdzieś na wyżyny najwyższej abstrakcji. I tam w latencji tkwi. Ale dym. Uśmiecham się gorzko, pisząc to ostatnie zdanie. Czy ta abstrakcja przesili się wreszcie, przyniesie kiedykolwiek oderwanie? Podróż to także stała zmiana kontekstu. Proponuję traktować polską wyobraźnię jako elastyczny, mobilny fenomen,
którego znaczenie stale się przedefiniowuje i renegocjuje. Nie tylko przez wielkie wydarzenia polityczne czy artystyczne, ale i przez nasze codzienne życia. Jakie są związki między polskością a emigracją? Polska sztuka, będąc najlepszym świadkiem i polem walki o nowe tożsamości, jest częścią sztuki europejskiej. Czy i kim jesteśmy jako kosmopolacy i kosmopolki? Gdyby to było studio telewizyjne, to powiedziała: poważnie, Pani Rado, czym jesteśmy? Ale nie jest. Oj, ja się odzwyczaiłam od takiego, takiej animującej pozycji jednak, muszę powiedzieć. Postaram się najpierw powiedzieć parę słów o tym, jak mi się to czytało. Trochę po to, żeby Państwa zachęcić. I trochę, żeby powiedzieć o tym, jak to jest, w jaki sposób Agata analizuje rzeczywistość. I powiedziałabym, że na tej pierwszej promocji właśnie padło takie porównanie Agaty do Mondenia. Ja potem się z tego śmiałam, powiedziałam, że zawsze się porównuję oczywiście swoich przyjaciół autorów czy swoich pytów autorki do Montaigne'a, a może Platona, a może Kanta, trudno powiedzieć właśnie w każdym razie do Prusta, ale potem stwierdziłam, że właściwie to najbardziej mi to przypomina Rolanda Barta, więc wszyscy się ze mnie zaczęli śmiać. I słusznie. No. Więc rzeczywiście jest to w tradycji montaigniowskiej utrzymane i w tradycji waltesowskiej naraz. Czyli to, co mi się bardzo podoba w tym, to jest trochę może związane z formą felietonu, ale taka eseistyczność tego, to znaczy, że Agata podejmuje jakiś wątek, wykonuje taki spacer różnymi zaułkami, labiryntami, zahacza, zbiera różne dziwne rzeczy ze sobą. Na początku może się wydawać, że nie wiadomo po co je zbiera, potem to się jakoś wszystko łączy i wyjaśni. To jest taki meandryczny sposób pisania właśnie, w którym wątek zostaje podjęty i zostaje zostawiony w pewnym arbitralnym miejscu. I nie ma tutaj raczej czegoś, co bywa drażniące w takich krótkich formach. Jest wspaniały tutaj fragment o psie, więc to fajnie, jest bohater. No, nie ma czegoś takiego, co bywa drażniące, to znaczy takiego zawijaska konkludującego na koniec tekstu, prawda, że tak teraz coś takiego ładnego tam mówimy, zawijasek i błyskotka na koniec i ten. Także właśnie to jest takie zjeździenie, podejmowane i puszczone dalej. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że ja dawno też nie czytałam czegoś, co by mnie nie męczyło swoim stylem. Bo jeśli chodzi o człowiek, to jesteś wymagająca i faszystowska. Jaka to naprawdę bardzo ładnie pisze. To znaczy pisze tak, że to się czyta potoczyście. Nie jest tak, że styl się wybija w taki pierwszy plan jakoś tam. Odwraca uwagę czytelnika od tego, czytelniczki od tego, czym Agata pisze, ale to jest naprawdę jakoś tak napisane, że człowiek się nie musi skupiać na tym stylu z kolei, który głównie właśnie odwraca uwagę. Także właśnie to jest napisane dobrze i to jest jeszcze w takiej, mam wrażenie, że osadzone bardzo w tradycji takiego języka jemenowskiego. Po prostu totalnie słyszę tutaj te frazy, ale to jest bardzo fajne. Wreszcie to, co jest chyba najważniejsze, i też żeśmy rozmawiały z Agatą o tym, na ile ta książka jest pisaniem feministycznym. I ja mam takie wrażenie, że ona jest feministyczna nie tylko jeśli chodzi o tematy, które porusza, tak? Nie tylko jeśli chodzi o tropienie różnych zjawisk, właśnie takich, nie wiem, że tutaj jest seksizm w reklamie, a tutaj w polityce coś się zdarzyło i tak dalej. Tylko, że Agata właśnie traktuje cały świat w sposób semiotyczny. I to jest to coś, co mi się z Rolandem Bartem kojarzyło i co ja bardzo lubię. Że mianowicie każdy element jest znaczący. Piesek jest znaczący, obroże znaczące, ktoś tu znajduje. Każdy drobiazg, tak?
kto, jak stoi krzesło, jakie krzesło, co kto ma na plaży na sobie, jaka reklama gdzie stoi, w co było sukienka. Wszystko jest czymś, co, czy nie wiem, w gazecie, tak ładnie do szczegółu. Wszystko jest czymś, co należy poddać do interpretacji. Wszystko, co jest znaczy. Ja będę ma bardzo podobne podejście, żeby też dla Agaty wszystko znaczy. I w związku z tym jest możliwe to coś, co moim zdaniem jest bardzo charakterystyczne właśnie dla pisania feministycznego, ale nie tylko, ale rzeczywiście tak przynajmniej bym chciała, żeby było. I dla takich kobiecych rozmów, że bardzo szybko można przechodzić pomiędzy bardzo różnymi poziomami. To znaczy na przykład można pisać o tym, o swojej relacji z psem, który siedzi obok i nie jest to metafora i nie jest to pretekst, tylko jest to rzeczywiście ta relacja z tym, a nie innym psem, tej, a nie innej osoby, w tym, a nie innym momencie, to jest konkret, ale z kolei to się kojarzy z Deleuze'em, tak? A to się kojarzy z Levinasem, a to się kojarzy z innością, jakby to stanowi taki punkt wyjścia do tego, do takich skojarzeń, które wokół tego się namutują. Nie trzeba wyznaczać granic pomiędzy tym, co niskie, wysokie, ważne, nieważne, godne, niegodne i tak dalej. Tak? I to jest moim zdaniem, to mi się chyba najbardziej podoba. I żeby nie być gołosłowną, to chciałam przeczytać taki fragmencik, który mnie jakoś, który moim zdaniem bardzo dobrze reprezentuje to, w jaki sposób ona napisze. To jest swojego kaza i ekstaza. Nie mówię, że to są wszystko fagietony. Nie. Nie, tam jest część tekstu właśnie tego sztuce, zwłaszcza artysta, to jest kaza i ekstaza, nie jest fagieton. Nie, to jest właśnie takie mieszane, mieszane brzeżańskie. Tak, no dobrze. Ten jest pod tytuł, śródtytuł Nie jest gotowy. Jedna z bardziej kontrowersyjnych współczesnych polskich poetek, Bożena Kew, opublikowała w 2000 roku tomik wierszy pod tytułem Nie jest gotowy. Idąc wówczas na poświęcone tej książce spotkanie literackie, które miałam zaszczyt prowadzić, można było dostrzec w Warszawie gigantyczne reklamy zupy Knora, przedstawiające młodą kobietę wzniesioną w górę hoplą sloganem Jestem gotowa, gdy inne są w proszku. Ten konserwatywny tekst reklamy, wcielający wszelkie stereotypy społeczne, w tym pragnienie kobiecej rywalizacji i gotowości, zyskiwał nagle inne znaczenie przy zderzeniu z delikatnym feministycznym światem Kew. Jej literacka i kulturowa propozycja opierała się na wywyższeniu otwartej, nieskończonej, wrażliwej materii poetyckiej ponad instancję gotowego tekstu. W odpowiedzi na marketowską kategorię déjà vu opartą na doświadczeniu déjà vu i definiującą jako wtórną obecność w kulturze tekstów gotowców, czytanie zawsze tego samego zamiast czytania różnicy, Kew podkreśla konieczność poetyckiego rozproszenia, wręcz rozproszkowania jako ocalającą twórcze doświadczenie. I tutaj następuje rozwinięcie parę różnych zahaczeń i dygresji i ten odniesienie do tej reklamy, połączenie tych znaczeń się pojawia na koniec. Te teksty obrazy eksponują materię malarską w samym akcie zderzenia z potęgami wyobraźni, są formą odpowiedzi na nie, ale formułowane w samym momencie tworzenia, powstawania znaku. Ta chwila, ten instant moment, próbuję ukrócić czas, zanim proszek staje się płynem, by powrócił te metafory z reklamy. Wydaje mi się, że to jest właśnie taki fragment, który dobrze pokazuje, czym ta książka jest. To znaczy właśnie, że można iść na spotkanie poświęcone tekstowi poetyckiemu i myśleć o tej poezji zapomnę z propozycją filozoficzną i twórczą zarazem i jednocześnie wejść w ten świat semiotyki reklamy, w którym wszystko się łączy. No i właśnie nawet się nie łączy, jak uwaga ta, prawda, że się wszystko łączy. To są takie momenty, że jak się wszystko łączy, wtedy jest to bliskie szaleństwa, a tutaj nie jest to aż tak totalne. No, ojej, strasznie długo gadałam. Teraz bym jednakowoż głos oddała Agacie. Mnie zastanawia jedno, to jest trochę nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy, o recenzji, która się pojawiła nieprzyjemnie dosyć. To już nawet może nie ma co do niej wracać, ale chodzi mianowicie o takie dwa brzegowe tematy, mam wrażenie, tej książki. Brzegowe, to znaczy, że jest tylko to i to, ale że to są takie dwa bieguny.
że ta książka mogłaby się nazywać również Między Holokaustem a Glamurem. Tak? Że to są takie, to naprawdę ten obszar, pomiędzy którym Agata się porusza, bo właściwie Holokaust tam jest, pojawia się, nie wiem, czy w co drugim tekście, czasami takie miałam wrażenie, ale nie przeczytałam całości jeszcze, więc nie wiem. Ale też właśnie z drugiej strony pojawia się Glamur jako propozycja polityczna, na przykład analiza teoretyczno-sztuczna Glamuru. Więc no. To znaczy, ja tego bym chciała, tylko powiedzieć, że szczerze mówiąc, jak pisałam te felietony, to było rzeczywiście takie rodzaj propozycji, że Czas Kultury, który był pismem jakby zaangażowanym o sztuce i tak jak gdyby pismem, które zajmuje jakieś stanowisko w takiej publicznej debacie, w tej jakby oczywiście przestrzeni pism tematycznych, czy bardziej niszowych, prawda, bo to jest taki jednak dwutygodnik o nie jakimś nadmiernie dużym nakładzie, to nie są pisma takie typu tam wprost czy coś takiego, tak? Tylko to są jakby zdefiniowane już pisma bardziej intelektualne. Więc oni zwrócili się do mnie, żeby właśnie żebym miał tą drugą cover story. Te teksty jakby są w tej drugiej cover story. Tylko ja powiedziałam im od razu, czy oni wiedzą, do kogo się zwracają, bo czy ja będę umiała jakby pisać inaczej niż jestem, czyli czy to będzie neutralne, jak gdyby, żeby to nie było cały czas, czy ja po prostu jak gdyby jestem takim dodatkiem feministycznym jakby do całego tego, takim wtedkiem tego ruchu i coś tam. No oni się strasznie z tego śmiali. No i rzeczywiście ja na próbę, to jest zawsze mój test na różną współpracę, dałam na początek takie bardzo, wydawało mi się, takie, no, jakby może wyzywające, no nie wiem jak to powiedzieć, teksty. Jeden to był ten, który otwiera książkę Dziewczynka, podwójna więźniarka, czyli nie będę tego rozwijała, ale chodziło o analizę filmów ówczesnych z perspektywy właśnie postaci dziewczynki i tego, czy ona jest tam skolonizowana, czy jest wolna, czy w ogóle udaje się tą dziewczyńskość jakoś tam mediować, no nie za bardzo się to udawało. A drugi tekst był o nieznarskiej i się nazywał Patriotyzm dla dziewcząt i to było jeszcze zanim zapadł wyrok właśnie wtedy. Ja tam cytowałam właśnie wiersze Kto ty jesteś Polak Mały Bełzys, z tym odnogą polską, Kto ty jesteś Polka Mała, jaki znak twój Lilia Biała, no i tak dalej, i tak dalej. I jakby, i oni po prostu jak gdyby na początku jeszcze coś mi tam poprawiali, a później już to totalnie łyknęli. I ta współpraca już cały czas tak wyglądała. I ja wtedy sobie pomyślałam, że właściwie to jest mi też bardzo bliskie, żeby jak gdyby pisać teksty feministyczne, które nie są na przykład w definicji publicystyczne czy socjologiczne, prawda, że jesteśmy nawykłe do takiego rodzaju dyskursu medialnego, który jest nam bardzo potrzebny, ale który jak gdyby ciągle mówi, pokazuje ten jako feminizm jako taki bardzo, powiedzmy, bezpośrednio zaangażowany politycznie język. A tymczasem to jest dużo więcej rzeczy, o wiele więcej rzeczy, prawda? Dzisiaj to jest też sposób na wysłużenie właśnie na literaturę, sztukę, kulturę i na nasze codzienne życie, nawet to, jak jesteśmy ubrane i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pomyślałam, że to jest coś, w czym ja się też najlepiej spełniam, czyli że to są właśnie te teksty w takim szerokim rozumieniu jakby o kulturze, które jakby chciałam, żeby jakby tą perspektywę feministyczną jakby cały czas kluczały, równolegle jakby tak mainstreamując w obrębie tej niszy, prawda? I w jakimś sensie myślę, że to się jakoś tam sprawdziło, bo propozycja książki też wyszła od redakcji. Ja w ogóle nie byłam do tego przekonana i tak dalej, więc jakby to jest taka krecia robota, ale która nagle się okazuje być normalną aktywnością bardzo dobrą i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne. I drugi punkt, to chciałam zacytować coś, co mi szalenie zapadło w pamięć i co było urocze z tej właśnie promocji, do której tutaj się odwołujemy. Ponieważ tam przemawiał Adam Wideman i on przemawiał bardzo jakoś tak krótko i powiedział jedną rzecz, że ja tu w pewnym momencie, ja po prostu zacytuję, ja tu w pewnym momencie piszę o tym, że język polski w liczbie mnogiej ma dwa rodzaje, męskoosobowy i niemęskoosobowy. I ta książka jest niemęskoosobowa, czyli ona opowiada o właśnie kobietach, rzeczach, zwierzętach, hejach, roślinach, materiałach i różnych innych rzeczach. No i te rzeczy to są być może oczywiście obiekty, na przykład, prawda, artystyczne czy coś takiego. Zwierzęta, no to są jakby też zwierzęta i właśnie pieski i różne inne rzeczy. No, ale chodzi właśnie o taki typ refleksji, który po prostu pokazuje ten cały świat, który no, w jakimś sensie jest, bo on na przykład też istniał zawsze w naszych rozmowach czy coś takiego, ale który jak gdyby może nie jest jeszcze tak jakby rozpisany, no nie ma jakby takiego stylu pisania
który jest tak bliski kulturze, no bo czym innym jest literatura, prawda, czy jakaś taka ekspresja dużo bardziej zorganizowana estetycznie, jak to się mówi, tak, czyli jakby całkowicie artystyczna, funkcjonalna, a czym innym jest takie jakby bycie w rzeczywistości, w takim właśnie pisaniu, czy też sobą pisaniu, tak, że to jest zawsze też jakoś tam wytrwane przeze mnie i jak gdyby, że to się właśnie jakoś sprawdza. No i ta kolejna też rzecz, że jednak to wyjechanie spowodowało też jednak oddalenie i jak gdyby taką właśnie światło się dyskutowało, czy to jest marginalizacja, czy to jest oddalenie, no to pewnie jest wszystko w jednym. I w związku z tym ja w jakimś sensie zintensyfikowałam rzeczywiście w tych tekstach jakoś to swoje ja, takie skonstruowane oczywiście, tak, bo to jest to takie ja eseistyczne moje, ale które jak gdyby też bardzo dużo w związku z tym uruchamia jakby tej własnej perspektywy. W jakimś może nawet sensie narcystycznym, takie właśnie było określenia jak gdyby narcystyczne, z tym, że ten narcyzm dla mnie, jakby on też był się pojawiał w taki właśnie też pozytywny sposób, to znaczy, że to jest też być może rodzaj takiej głębszej takiej strategii, żeby jak gdyby przeciwko światu, który konstruuje te znaczenia często właśnie w ten męskocentryczny sposób, czy męskoosobowy, jak gdyby zagęścić to swoje ja, żeby właśnie je rozpuścić na dużo różnych analiz, na dużo różnych myśli itd. itd. I przy czym to ja, jak gdyby właśnie to nie jest to my kobiety, tylko to ja, ale że to ja jak gdyby nie traci tych układów odniesienia, jak gdyby, które ma, tak? Czyli w jakimś sensie nigdy nie pisze tylko o sobie, właściwie być może nigdy nie pisze tylko o sobie, a równocześnie jak gdyby jest cały czas ta metafora tego ja. Więc to są jakieś takie różne dźwięki, które to zastosowałam, no i po prostu zobaczymy, czy to się sprawdzi, w sensie, że lektora przychyla przyjaciółek jest bardzo miła, a na przykład ktoś, kto mnie w ogóle nie znaczy, on na przykład też do tego przemówi, do tego, czy ktoś, a tego, czy mamy dowody, że tak, ale więcej to do tego. No więc jak gdyby to są takie trochę kulisy. Tak myślałam, bo ja się zastanawiałam nad tym narcyzmem. Ten narcyzm jest moim zdaniem bardzo polityczny, bo tak cały czas się zastanawiałam, co Agacie pozwoliło napisać tyle tekstów. Naprawdę, mnie tak zastanowiło, bo jakbyśmy się przyjaźnili, jeszcze jak Agata była w Polsce, to generalnie panowało takie trochę pisanie, ale trochę grzęźnięcie jakiejś takiej czarnej magmie. Na tutaj proszę bardzo, oraz posługiwanie się dialektem na granicy bełkotu, być może dla innych i tak dalej. A tutaj proszę bardzo, jakby jest ten moment, w którym najlepsze cechy dialektu są zachowane, ale już jest tekst klarowny i w ogóle. I tak myślałam, co właśnie pozwala to pisać? I tak sobie właśnie pomyślałam, że żeby pisać coś takiego, to trzeba się uważać za ważną osobę. I jak Miłosz pisze Ziemię Ulro, to właśnie tam informuje nas, że pewne słowa, zdania mu się układają, kiedy spaceruje tędy i owędy, albo w ogródku, jak coś robi i tak dalej. I to jest takie, on uważa, że to jest dla nas ważne i ciekawe, bo to mówi on Miłosz. I tak jest, znaczy ja to łykam, tak? Bardzo przyjemnie mi się to czyta i właśnie chętnie przeczytam, kiedy mu się te słowa i w jakich okolicznościach wkładają. I właśnie u Agaty jest coś podobnego i tak myślę, że to jest świetna polityczna, psychologiczno-polityczna lekcja, że kiedy tym, co najbardziej blokuje mi kobiety w pisaniu, jest właśnie takie podejście, ale właściwie co ja mam do powiedzenia? Czy to, co ja mam do powiedzenia, jest ważne? Znaczy ja jestem ważna, no chyba jestem nieważna i to, co mam do powiedzenia, jest nieważne i to, żebym powiedziała, jest też nieważne. Tak sobie jakoś podświadomie kobiety odpowiadają i w tym samym czasie, kiedy po prostu 15 super zdolnych kobiet właśnie się już poinformowało o tym, że są nieważne i nic ważnego nie mają do powiedzenia, w tym samym czasie wychodzi 30 albo 150 właśnie książek różnych ich kolegów, którzy szczerze mówiąc, nie miały absolutnie nic ciekawszego do powiedzenia od tych kobiet, które często jest to dużo mniej ciekawe. No więc uważam, że Agata stanęła w miejscu, które właśnie tak da się określić. Jestem ważna, to co mam do powiedzenia jest ważne i teraz słuchajcie, bo to jest ciekawe. I to jest super. To jest super, znaczy nie ma takiego krygowania się,
Może P, może nie P, może w ogóle przepraszam, że mówię, prawda? Już po 3 minutach, może bardzo się przepraszam, że tyle mówię. No więc wtedy nie powinna z tym problemu, prawda? Czasami po 4 godzinach pokami słuchawką, ja błagam cię, przestań. A on mówi, nie, proszę, jeszcze poczekaj. Generalnie nie ma z tym problemu, ale uważam, że to jest właśnie wspaniałe. Wspaniałe, że mogłabym być taką trenerką dla osób, które są pogrążone w swojej nieważności. To jest absolutnie emancypacyjny, fantastyczny krok. Wejście na ten postument, na którym jest się ważną osobą, która ma ważne rzeczy do powiedzenia. I one są naprawdę mega ciekawe. Znaczy, one naprawdę są ważne. Ale nie, tylko też jesteś ważną osobą, czujesz się ważną nie, osobą? Właśnie nie, ja czuję się, bo nie uważam za ważną osobę, ale muszę powiedzieć, że bo ja myślałam, że jak ty zaczęłaś tam powiedzieć, że właśnie to, że tej polityczności, że dlaczego ja to jakby to wszystko napisałam i że to jest jakby ten powód polityczny. Oczywiście nie w bezpośrednim sensie, nie jestem jakby tutaj powiedzmy działaczką polityczną czy partyjną w tym jakby sensie. Chociaż to warto też mówić, bo do tego się odnoszę miejscami. Ale jak gdyby ten powód był w sensie politycznym, bo co jest ważne, rzeczywiście jak ja biorąc z Polski, to miałam ze sobą taką biografię dziewczyny, kobiety, która jakby napisała tą pierwszą książkę, to była taka feministyczna interpretacja poetki polsko-żydowskiej dwudziestolecia, która była bardzo dobrze przyjęta. Miałam ze sobą już doświadczenie porozumienia kobiet 8 marca i 1 maja, które zresztą w większości powstawały u mnie w domu, transparenty robiły się własnoręcznie i wszystko musiało się własnoręcznie i tak dalej, i tak dalej. I żeśmy malowały na tak, to było cudowne. Tak, to były warsztaty, po prostu warsztaty, przyjaźń, praca, niesamowicie stymulująca. No i przyjaźń to jest nienawiść, to wiadomo, i tak dalej, wszystko w jednym, więc to było jakieś takie fascynujące. No i jak gdyby właśnie miałam to wszystko za sobą, więc to był jakiś taki bagaż, z którym właśnie jakby pojechałam, żeby dokończyć francuską część mojego doktoratu, który jest o polskiej literaturze kobiet, pisanej przez kobiety 30-lecia, czy lat 30. XX wieku. I tak jak gdyby, no w jakimś sensie właśnie tutaj ja to czytałam w tym tekście, że kiedy zaczynam pisać oczywiście do polskiej prasy i po polsku, bo powiedzmy w innych językach zdarza mi się pisać, ale rzadziej. I jakoś mnie to mniej kręci, czyli ja zrozumiałam, że jestem jednak ciągle tą zakładniczką paradygmatu romantycznego, o którym Marian zastanawia się w latach 90., czy się skończył, czy nie. To znaczy, czy ciągle słonie sprawa Polska i ciągle się do tego odnosimy. Ale jakby obserwując z kraju, jakby początki tego, w czym brałam udział i to, jak to się rozwija, czyli w jaki sposób na przykład feminizm funkcjonuje w mediach, w jaki sposób funkcjonuje Manifa, w jaki sposób funkcjonują organizacje pozarządowe, w jaki sposób są mainstreamowane treści związane z prawami kobiet czy prawami reprodukcyjnymi. I jak gdyby widziałam, że to wszystko się ma no, dosyć źle, prawda? Czyli w tym momencie jak gdyby to, o czym pisałam, było jak gdyby związane nagle z jakąś tam moją właśnie wizją Polski po prostu. Więc to jest jakieś takie dla mnie złożone zaskoczenie, jak to zabrałam do kupy, że mimo tytułu Paris, London, Brussels albo Glamour, albo hollywoodzki, albo coś takiego, to nagle to jest po prostu typowa w paradygmacie romantycznym napisana książka. Równolegle, i myślę, że to też mi dawało niesamowitego kopa, jak gdyby. To znaczy, to poczucie ważności może też rzeczywiście trzeba mieć, żeby w ogóle na przykład siedzieć i myśleć, dlaczego coś cię drażni, a dlaczego nie, i właściwie co miałoby się ochotę na jakiś temat powiedzieć, ale też takie poczucie bólu, jak gdyby, takiego właśnie chyba po prostu politycznego bólu, czyli ten bakcyl działactwa, jak gdyby stoi za tymi tekstami. A równocześnie bardzo chciałam, żeby one jednak były takimi esejami, prawda, o kulturze i tak dalej, a nie właśnie tymi tekstami socjologicznymi, bo dużo mniej mi to wychodzi też, szczerze mówiąc. Także to jest wszystko bardzo ważne. I równolegle w związku z tym ja jak gdyby upłam sobie tą taką kategorię tej polskiej wyobraźni, to znaczy to też, co w tym tekście, co przeczytałam, się pojawiało. I ta polska wyobraźnia jak gdyby mi zaczęła oscylować właśnie jako taki fenomen, który w transformacji się jakby kształtuje, którego tożsamość powstaje, się negocjuje w wielu różnych działaniach itd., itd., ale która ma kilka takich jak gdyby żelaznych punktów, jakichś takich dziwnych miejsc, wokół których są największe załamania. I właśnie to jest jak gdyby Holokaust przepracowany, nieprzepracowany, od sprawy Jedwabnego, który jakby ciągle wraca, nie wraca. Przede wszystkim on zaczął się pojawiać w sztuce, bo to też warto powiedzieć, że w dużej mierze ta książka poświęcona jest po prostu sztuce, polskiej sztuce współczesnej, która jak gdyby w pewnym momencie z tej mojej perspektywy, ponieważ sztuka jest też bardzo obecna Polska na Zachodzie, jak gdyby była największym takim aktorem, znaczy jakby najwięcej na tym polu dla mnie zaczęło się dziać różnych, jakby odbywać różnych debat też tożsamościowych, począwszy od sprawy nieznarskiej, ale potem i w sztuce feministycznej, i w sztuce zaangażowanej społecznie i nawet w sztuce po prostu jakiejś takiej, która jak gdyby reprezentuje różne
kultury sztuki współczesnej, pozornie odpolitycznionej itd., itd., bo dla mnie wszystko raczej jest zagłębionowo zawsze polityczne. Czyli jak gdyby to są takie ważne rzeczy, tak? I jak gdyby te właśnie te kilka tych punktów, które są bardzo polityczne, czyli właśnie holokaust, antysemityzm, homofobia, seksizm i tak dalej, tak jakby wyznaczają też taką, no taką, nie wiem jak to nazwać, to nie jest ikonosfera, tylko taka pojęciosfera jak gdyby tej książki, wokół której ja się obracam. I w tym sensie rzeczywiście no, ten glamour i holokaust tutaj wkracza, ponieważ z jednej strony staram się zachować tą polityczną perspektywę, z drugiej właśnie ją rozpraszać na te różne proszki, były i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak gdyby w tym dymie, prawda, bo ta metafora dymu tutaj się pojawia, że też ciekawie ludzie za chwilę będzie, czym jakby dokładnie jest ten dym, ale jak gdyby w tym dymie też jak gdyby wypracowywać właśnie, jakby robić dym z innej strony, wypracować jak gdyby jakieś inne strategie, inne widzenia, inne możliwości rozumienia różnych rzeczy. I wtedy na przykład pojawia się ten glamour, akurat przy analizie konkretnych prac, duetu, którzy może Państwo znają, Zuzy Krojewskiej i Bartka Wieczorka, czyli artystów związanych z jednej strony z taką właśnie fotografią modową, glamurową, a którzy powinni zaczęli robić zdjęcia, które można nazywać jakąś fotografią artystyczną, ale które gdyby bardzo mocno wkraczały właśnie sprawy tożsamościowe, czyli to były zdjęcia poświęcone właśnie takie na przykład zabawy, zdjęcia poświęcone parom gejowskim, poświęcone właśnie jakby uglamorowanym największym zapłatcom i tak dalej, i tak dalej. I wtedy ja jak gdyby zaczęłam zadawać pytanie właśnie na ten glamour, jak gdyby, który nagle z tego modowego glamouru pustego zaczyna nabierać znaczenia politycznego w tych zdjęciach, które wychodzą już poza obręb pism i wkraczają do galerii na przykład, prawda? No ale to wszystko właśnie jak gdyby no to jakoś tak się właśnie toczy właśnie w takim porządku wszystko. Czyli glamour w jakimś sensie to jest też właśnie gdyby cały czas nie chcę tracić tej perspektywy politycznej, czyli jak gdyby ten glamour w pewnym momencie, bo tutaj mamy kilka rzeczy, prawda, które się też można by przywołać, czyli myślałam, że ty miał to zapytasz o to, że ja planuję właśnie sceny klubowe, jako też zjawisko politycznego w pewnym momencie. No właśnie. Miałeś unikać drażliwy, ale właściwie. Nie, jak gdyby, że ten glamour w pewnym momencie jest też dla mnie takim pytaniem politycznym o formę. Czyli tę formę ja rozumiem tutaj też bardzo szeroko, czyli jak gdyby to jest taka zarówno forma zabawy, forma spędzenia wolnego czasu, styl konsumpcji, jak gdyby styl rozumienia bardzo wielu rzeczy jakby formalnych związanych z rzeczywistością materialną itd., itd. Więc jakby ten glamour jakby w gruncie rzeczy nie jest tak daleko od holokaustu w moim rozumieniu, jeżeli by pytać o rzeczywistość taką dzisiaj polską, politycznie czy coś takiego. Wiesz, jakoś to troszkę wyglądam, że glamour nie jest daleko od holokaustu. No, w tym sensie, że obie te kategorie, tak jak tutaj właśnie w wypowiedzi starałam się pokazać, może nie przekonująco, staram się cały czas widzieć w taki sposób, takich jak gdyby takim porządkowaniu właśnie politycznym. Czyli gdybyś mogła wrócić do tego drażliwego tematu, może to będzie lepszy przykład. To jest mój słynny tekst z 2004 roku, który szalenie podzielił środowisko, pasje egocentryczne. Kiedy ja pisałam o takiej trochę salonowej, pewnie sztuczce kobiet, prawda, warszawskich artystek i o scenie gejowskiej, w taki sposób, że właśnie uważam, że te pewne, jak gdyby takie egocentryczne ewenementy życia miejskiego niosą dla nas większy ładunek politycznego wyzwolenia niż oficjalny dyskurs polityczny. Czyli w tym sensie Glawin wyzwala nas bardziej niż demokracja. I to było też takie hasło Pawła Leszkowicza, innego ważnego krytyka oczywiście współczesnym, który ja tak jakby trochę podkreśliłam. I tutaj zresztą dużo miejsca jakby tak idziemy razem w tej książce. Ale to w tym sensie, bo rozumiem zdanie Leszkowicza, mówiło mniej więcej tyle, że w przestrzeni klubowej, gejowskiej przestrzeni klubowej jest dużo lepiej niż w państwie, tak? Tak, i w przestrzeni publicznej, tak, państwowej, tak. I to jest to, co jak gdyby podchwycam, ale pod czym się też podpisuję, no bo to był też taki moment, że były, czyli to też jest dla mnie eksperyment z formą taki klub, tak? Bo to jest i forma spędzania czasu i tak jak gdyby też jakiś jest dress code i też jest jakaś forma właśnie konsumpcji taka, nie inna i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko możemy, no ten glamour właśnie podciągnąć, tak? Który nagle jak gdyby jest takim zapytaniem o styl, jak gdyby o sens stylu i ten styl może być polityczny. Przy czym mówimy całkowicie o takim momencie, który już się skończył dawno, to znaczy
takiej chwili, kiedy są takie kluby jak tam Utopia, jakieś inne różne pomniejsze kluby, takie kluby, do których my chodzimy, małe kluby lesbijskie na przykład, które też nie wiem, czy jeszcze istnieją, i Lumada, które chyba było takim zwieńczeniem jakby tego, prawda? I potem ten etap się jakoś tak skończył chyba raczej właśnie za Kaczyńskich, to znaczy tak jakby tutaj następuje jakieś takie zmienienie tego z wielu powodów, bo to oczywiście to wszystko nie są jakieś linearne zjawiska, tylko prawda, takie jakby punkty, które my możemy sobie patrzeć, jak to ewoluuje. I ta kultura miejska wybuchła dzisiaj, już 10 lat później, rozwinęła się różne miejsca modne, zaangażowane, mniej modne, alternatywne, zwykłe. Prawda? Gdzie idziemy, żeby pogadać, to do zwykłych, no przecież jak pojedziemy do modnych czy alternatywnych, to spotkamy tyle znajomych, że nie pogadamy. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja tak jak gdyby, ale sama cię chciałaś być, żeby to spotkać. Więc w tym momencie jak gdyby to się zmienia, tak? Czyli jak gdyby to też jest wszystko bardzo znaczne, czyli dzisiaj właśnie narządza zadać inne pytania o styl, inne pytania o właśnie, nie wiem, co jak gdyby jest formą życia miejskiego, która jak gdyby jest właśnie jakoś zaangażowana, czy może inne pytania oglało, to wszystko jest jakoś takie dynamiczne, ale mi się podoba, że się jakoś tak znajduje w takim spektrum pytań, jak gdyby, które może nie jest to takie oczywiste. Poza tym ja mam jeszcze jedną refleksję, to jest jakaś taka moja głęboka refleksja, że w jakimś sensie, na przykład jeżeli ja piszę o sztuce jako krytyczka sztuki, to ja nigdy nie mogę pisać jako krytyczka sztuki, to jest jakiś taki mój handicap jako wolny człowiek. Dlatego, że jak piszę o polskiej sztuce, która odnosi się do debat tożsamościowych, to ja zawsze muszę pisać z perspektywy kraju, który jest w tym rozwoju nie do rozwoju, którego przynajmniej się rozwija ekonomicznie, mówimy to, a równolegle, czyli przecież jakieś te boomy, wskaźniki wzrostu, nie wiemy co i tak dalej, miał nawet nie być kryzysu, a równolegle jest to kraj, który jest absolutnie zacofany, jeżeli chodzi o rozumienie swobód obywatelskich, jeżeli chodzi o rozumienie wolności osobistej, jeżeli chodzi o rozumienie w ogóle społeczeństwa obywatelskiego, prawda, który jak gdyby ciągle jest taką jakością, która w jakimś sensie nie może tak wyrodzić, żeby była i tak dalej, żebyśmy mogli tworzyć platformy dziennikarskie, czyli jak gdyby ja ciągle mam na uwadze tą właśnie perspektywę, że wypowiadam się w sposób zawsze polityczny w związku z tym. I to jest chyba ten pierwszy głęboki feminizm i działactwo tutaj właśnie się odzywa. Ja mam taki komentarz do tego, że siła przyjaźni feministycznej jest wielka, ponieważ jak ja słyszę o tym, że nasz kraj się ekonomicznie rozwija, ale jest obyczajowo zacofany, to ojej, no po prostu dobrze, że mówi ta osoba, którą tak kocham, bo bym się bardzo zdenerwowała. To jest wrażliwy temat, ale... Wrażliwy temat, ale ja myślę tak, są dwie rzeczy, myślałam o tej, o mieszkaniu w Brukseli i myślałam sobie tak, że to ma dwie, tak wydaje mi się, że dwie bezsprzeczne zalety z tego wynikają, ale też wynikają z tego pewnie jakieś wady, to znaczy te zalety polegają na tym, że pozwalasz sobie zadać pytania, czy mówić o Polsce, o losach Polski, o sytuacji Polski, właściwie tak jak Tomasz Lis sobie pozwala, pisząc, co z tą Polską. No dobrze, dziękuję za to. Poczekaj. Ja uważam, że ty jakby bardzo dobrze, wiesz, wolałabym, żebyś to ty robiła, piszą, tak, zdecydowanie. Chodzi o to, że moim zdaniem, gdybyś siedziała tu, próbując pisać i zadawać pytania, co z tą Polską w cudzysłowie, to dostałabyś bardzo szybko tak po łbie, żeby ci się to chciało. Znaczy natychmiast byś została osądzona jako uzurpatorka. I ta, wydaje mi się, że to jakby bycie tam jest jednak jakoś tam może jakoś trochę zabezpieczające, albo przynajmniej wyciąga z tego takiego strasznie opresjonującego kontekstu, psychicznie opresjonującego. I druga rzecz, która też dobra, która z tego wynika, czy mi się ona bardzo podoba, to jest to, że ty nie jesteś zakładniczką organizacji feministycznej. I to jest super, bo jestem śmiertelnie zmęczona. To jest słuszne, że tak, to znaczy, że trzeba w mediach mówić tak, a nie inaczej, pisać tak, a nie inaczej. Tego nie wolno powiedzieć, tego nie wolno napisać, bo to zaszkodzi nam. Tego nie wolno obrazić. Tu się trzeba grzecznie wyrazić. No i po prostu w pewnym momencie się okazuje, że my właściwie wchodzimy w to koryto i już potem w prywatnych rozmowach nagle słyszę jakiś taki język, troszkę jak ze studia telewizyjnego albo jak z wniosku o grant, mnie to przeraża. Znaczy po prostu to, że można sobie tak pisać we własnym imieniu i sobie pozwalać na rozmaite prawda, refleksje, które może, no nie wiem, jednym się spodobają, innym nie, ale nie są wyrazem, nie są elementem strategii organizacji.
która związuje ręce w gruncie rzeczy, bo trzeba dobrze wypaść i tak dalej. No więc uważam, że to jest super zaleta. Natomiast druga strona medalu polega na tym, że tak sobie myślę, że tutaj kultura, to jest tak, że być może była kultura, coś się działo w klubach. Przynajmniej nam się wydawało, że coś się dzieje może politycznego, może artystycznego w klubie Lemadam. Ja teraz jak o tym myślę, to wcale nie jestem tego pewna, czy tak było, czy też po prostu chcieliśmy tak myśleć, czy chciałyśmy tak myśleć. Bardziej w tym klubie o takie poczucie ważności, wiesz, a nawet nie, że tam wytwór jakiś musi być. Tak, ale właśnie. To jest bardzo ważne. Debaty, w których ja uczestniczę i te problemy, biorą pod uwagę to, że tam pracowali ludzie za grosze, wyzyskiwani dosyć obrzydliwie, którym też często nie płacono i dla nich nie była to przestrzeń wolności. Tak? Czyli jakby generalnie klasowość jednak nam zamyka oczy na to, że ktoś obok po prostu doświadcza trochę inaczej tej przestrzeni. Jak myślę o tym, gdzie teraz się wytwarza i to w sposób jakiś bardzo głęboko bezinteresowny, jakiś rodzaj sztuki właśnie politycznej, to są środowiska właśnie takie na przykład bardziej związane ze skłotami zdecydowanie, z jakimikolwiek klubami. Wyglądają skłot Syrena, robi różne super rzeczy, też się włączają w manifę różne te inne sposoby. Prawda? I tego już nie będę wymieniać, ale mam wrażenie, że to się albo to się przesunęło, albo ja się przesunęło. Nie jestem tego pewna właśnie, nie wiem. Nie wiem, jak to jest. Ja myślę, że to się szeroko zmieniło. Wiesz, że chciałam skomentować swoją poprzednią wypowiedź, że powiedziałam, w kraju, w którym jest rozwój ekonomiczny, niby to. Kiedy to mówię, to cytuję po prostu jakąś taką opowieść ekonomiczną o tym kraju z gazet i tak dalej, kiedy mamy wskaźniki, wiesz, tak na czarno i tak dalej, i ludzie na to głosują. To jest jakby, prawda? To jest najważniejsze, znaczy co działa. Czyli jakoś obiektywnie wybierają taką opcję, a nie inną, bo uważam, że z tą opcją się żyje lepiej. I jakoś z opcją, która by na przykład mówiła o swobodach obywatelskich, o wolności, o prawach dla kobiet, nie żyje się lepiej, do tego nie aspirują, nie chcą na to głosować. I to jest takie moje pytanie. Inna sprawa, kto to prezentuje, prawda, i tak dalej. No, tutaj mamy różne takie sytuacje, też ciekawe do skomentowania, ale wykraczające trochę poza nasz temat dzisiaj, które się dzieją, prawda, na naszych oczach, i tak dalej, i tak dalej. No i to już jest jakby troszkę inny etap, żeby upolitycznienia pewnych treści, które też możemy tak albo inaczej do tego odnosić. Także to jest bardzo ważne, że właśnie to powiedziałam, to niby to. Natomiast jak gdyby, jeżeli chodzi właśnie o to oddalenie, to myślę, że oczywiście, że tak, bo ja też przestałam być jak gdyby częścią środowiska bardzo silnie związaną, znaczy przestałam być nogą, czy tam nie wiem czym, czy ręką, czy czymkolwiek, jakimś organem, po prostu bardzo ściśle pracującego ze sobą i żyjącego razem środowiska feministycznego. Czyli w naturalny sposób, jak gdyby ta perspektywa się musiała jakieś z latami, prawda, bo to też nie od razu trwało, ona z latami się musiała jakoś tam tworzyć, wypracować, wyrobić, czasem też w jakimś antagonizmie, bo tutaj czasami bardzo antagonistycznie się odnoszę do różnych aspektów działania właśnie bezmerytorycznego czy jakiegoś innego, jakby moich przyjaciółek, czy moich innych rąk czy nóg i tak dalej danych. No ale to właśnie wytwarza też ten dystans, wytwarza też właśnie ta odległość i wytwarza też jakby rodzaj takiej przerwy, która jakby już jest i różne pytania, które jakby ja wysłałam, do tego właściwie to mi pozostaje, jako że też już nie ma, na przykład nie mogę bezpośrednio działać, no bo jak gdyby nie ma mnie tu. Także to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że też ciekawą sprawą jest taka analogia tego posłowie tutaj Magdy Środy na okładce, bo prawda jest taka, że ja się zwróciłam do Magdy z taką ważną, ale najpierw się nie mówiłam na winę i powiedziałam, słuchaj, ale ja ciebie szalenie też w tej książce atakuję, to jest naprawdę, teksty są niektóre bardzo zaczepne. I mówię, ponieważ ty udzielałaś takiego wywiadu w Obserwancie tygodniowym, nigdy stąd nie ucieknę. I to było w okresie, kiedy była ta wielomilionowa emigracja ekonomiczna taka, prawda, w połowie lat 2000. I ja właśnie odnosiłam się do tego jej zdania w takim tekście tutaj o Milanie Kunderze i jak gdyby o tam jakieś takie jego opowieści o byciu gdzie indziej, czy jak gdyby bycie tutaj, czy bycie, powiedzmy, bycie na zachodzie, czy bycie na wschodzie, co jest małym prowincjonalizmem, co jest dużym prowincjonalizmem. I on w sumie dochodzi do tego, że każdy narod ma swoje duże i małe prowincjonalizmy i my się komunikujemy jak gdyby często
z małego prowincjonalizmu idziemy wiesz, do dużego prowincjonalizmu albo na odwrót i to jest tak bardzo ciekawie ujęte. Ale na przykład Kundera jest takim rzecznikiem jako ten, który właśnie wyjechał z Czech i żył gdzie indziej, pisał po czesku i tak dalej. Takiego właśnie jakby wypatrzenia na Europę Środkową przez pryzmat tych granic, tej przepaści cywilizacyjnej, którą często lubimy przywoływać. I ja myślę, że to jest bardzo twórcze i bardzo ważne. I na przykład dla mnie to jest jakiś tam ważny kontekst, który też nie przekraczam, bo znowu on jest bardzo męskoosobowy, ten Kundera. No, ale właśnie jak gdyby tutaj tematy się tak odniosą krytycznie. Krytycznie, no jak gdyby podejmując tutaj prawda, rozmowę i ona rzeczywiście jakby zaczęłyśmy o tym rozmawiać. I w tej rozmowie naszej właściwie powstało coś takiego, że gdyby też uznałyśmy, że oczywiście to jest tak, że ja na przykład nie mogłabym tak jakby mam jakieś prawa, żeby pisać o czymś, na przykład ta polska wyobraźnia to taka kategoria, która jest jakby rodzajem takiego fantazmatu, więc jak gdyby ja mogę ją interpretować, czy ją właśnie jakieś tam renegocjować, dać jej różne elementy, czy jak gdyby ją atakować, czy coś jak gdyby w ten sposób do tego. Natomiast no, trudno jest interweniować, czy pouczać, czy po prostu czy jakieś dawać rady itd., itd. W przypadku konkretnych jakichś rozwiązań, prawda? Czyli jedyne co, to mogę zadawać jakieś pytania itd., itd. Natomiast oczywiście słabością jest to oddalenie, na przykład to, że ja nie do końca na tamtej promocji też padło to pytanie, co jak gdyby ja dzisiaj widzę, prawda, jako właśnie, czy może teatr, to Agata Szczęśnik zada to pytanie, czy może coś i tak dalej, czy właśnie może skłoty, czy nie wiem, może coś innego i jest bardzo trudno to powiedzieć. Na pewno nie życie miejskie, bo ono jakby się już wyległo i jak gdyby już jakby jest bardziej przestrzenią konsumpcji niż czegokolwiek innego, myślę. Jest po prostu przestrzeń o zwykłej wolności konsumpcyjnej, którą wiesz, możesz mieć, możesz lubić, możesz nie mieć, możesz jakby być z tego wykluczona i tak dalej, i tak dalej. To jakby jest w ten sposób, ale tam już nie ma jakby nic, co ja uważam, że właśnie na przykład było w tych próbach Gojowskich pierwszych, czy w tych próbach takich intelektualno-artystycznych, że one były w tym sensie przestrzenią wolności, po prostu wolności, tak? Jakby od takiej osobistej, czy znaczy, że jakby były zaangażowane, a nawet nie będąc nawet czysto komercyjne, bo to jest ciekawe, bardzo z lubi utopia, wchodziłaś tam i byłaś w innym świecie zupełnie. W momencie, kiedy tutaj zakazywano parady gejowskie, rzucano w nią kamieniami i tak dalej, tam wchodziłaś i byłaś jakby w zupełnie innym świecie, w rodzaju raju jakiegoś takiego i tak dalej. Więc w takiej właśnie utopii byłaś. I to jakby właśnie też ta nazwa utopia, wiesz, to oczywiście ten jest już zamknięty, dlatego że po prostu też te debaty się przeniosły i można to na się częściowo przeniosły do Sejmu, jak gdyby, prawda? Więc to też warto by, można byłoby zanalizować i tak dalej. Ale te teksty są też punktowe, czyli one jak gdyby też bardziej zadają pytania niż odpowiedzi jednak. I w jakimś sensie mam taką ambicję chyba takiego wymapowywania czy punktowania i też mi się wydaje, że ich dzisiaj jakaś taki charakter chyba w dużej mierze jest taki też bardziej historyczny, który jakoś tam zaczepia się w tej naszej przyszłości czy teraźniejszości. Bo tak jakoś wydaje mi się, że te różne punkty nie są nieważne i relewane z dzisiaj naszej perspektywy dzisiejszej, bo w coś tam przeszły. Natomiast jakby no nie są to nie są jakby jakieś wielkie analizy, prawda, czy coś takiego. Więc to są jakieś takie zaczepne punkty. To tak bym powiedziała właśnie. Mhm. No. Ja mam jeszcze, bo że taką mocno różne pytania się troszkę obawiam, że Państwo tutaj siedząc też mają mnóstwo pytań. Mogą mieć mnóstwo pytań, ale też przede wszystkim mogą mieć ograniczoną wytrzymałość na siedzenie, słuchanie i gadanie. To jest bardzo kobiece to, co mówisz właśnie. No, nie. Nie, naprawdę. Właśnie chciałabym to przemyśleć, ale trochę nie mam za czasu. Najlepiej myśleć, ale mój problem jest więcej pytań i wrażliwy, bo żeby to się jakoś rozwinęło bardziej tak bujnie, versus ta pierwsza promocja. Tam też nie było wrażliwych. Nie było wrażliwych pytań. Ojej, no chyba przejrzył Państwo. No ale. No dobra. Ania, może ty masz jakieś? No nie, no Katarzyna jest zaproszona, żeby... No ale ty nie masz potrzeby, więc nie jest to. Salą, ja mogę zadać jedno pytanie, bo właściwie problem był, czy to jest pytanie, bo to jest coś, co mnie... To są te miejsca, w których mi opada szczęka. To jest mianowicie twój stosunek do ustroju ekonomicznego. Ja już mam wrażenie, że traktujesz go głęboko afirmatywnie, to znaczy, że
to jest takie leibnicowskie podejście, trochę Fukuyama, trochę Leibniz, że żyjemy na najlepszym z możliwych światów, acz niestety tu jest jeszcze zacofanie i trzeba powalczyć o prawa kobiet, prawa gejów, tamto, siamto i owam, tak? To są wszystko super ważne rzeczy i bezsprzecznie uważam, że należy o nie powalczyć. I uważam, że nawet w ogóle w kapitalizmie tam większość się daje powalczyć, więc trzeba to robić. Natomiast takie mam wrażenie, jeśli chodzi o te kwestie polityczne, pisania jednak wewnątrz pewnego getta klasowego z takim bardzo afirmatywnym podejściem do tego ustroju. Tak. No ale to tak. No to jakby do demokracji, że tak, demokracja parlamentarna jest pewną oczywistością, jest doksą, tak? Wolny rynek jest doksą. To są takie rzeczy, transformacja, pozytywność transformacji jest doksą. Używasz określenia odzyskanie wolności czy suwerenności. Piszesz o PRL-u, o rzekomej emancypacji kobiet. Fasadowej. Porównując to, nie bardzo wiem do czego, bo po upadku PRL-u zrobiło się jeszcze gorzej, a to, co się dzieje w PRL-u, należy porównywać do tego, co się działo w tym samym czasie w innych krajach. No dokładnie, no oczywiście. I to kompletnie z tego, co innego wychodzi, naprawdę. No i tak, to są takie miejsca, gdzie ja sobie myślę, o matko boska, ale zagadam, dobrze. Przeżyję, przełknę żabę, po prostu trudno, brzuch boli, ale przeżyję. Super, tam, gdzie jest o sztuce, politycznie, bo tam, gdzie jest politycznie o kwestiach feministycznych, to tak, to wszystko super, to kupuję, bo to w ogóle dla mnie, to co mówię, nie podważa wartości tej książki, tak, żeby było jasne, że mi się robi niedobrze, czytam pewne zdania, ale jestem absolutnie zachwycona innymi partiami tej książki, jak wielkimi analizami i jakby mi tak, niczego jej to nie odbiera, ale rzeczywiście, zastanawia mnie to, może dlatego, że właściwie żyję głównie w środowisku, w którym chyba prawie nikogo nie ma, dla kogo to byłby w stanie tak afirmatywnie potraktować, żeby uznać, że to jest właściwie coś oczywistego. O, tyle, no to jest drażliwe. No, więc dobrze, to jest bardzo ciekawe, to rzeczywiście się pojawią recepcje i różne prywatne rozmowy, również przy głównej recenzji jedynego tam. No i tutaj chyba trzeba powiedzieć, że należałoby wyróżnić tutaj jakieś dwa te piętra tej polityczności, tak? Czyli jakby jeden jest ten głębinowy i jak gdyby taki cywilny, znaczy jakby to jest taka głębinowa polityczność, która w jakimś sensie traktuje no, wszystkie jak gdyby emanacje naszego codziennego życia, ale też uczestnictwa w jakimś życiu, nazwijmy to symbolicznym, czy tam jakimś kulturalnym, czy artystycznym itd., itd., jako polityczne w rozumieniu właśnie wolności osobistej czy swobód obywatelskich czy coś takiego, plus dwa, no i z konieczności, ponieważ odnoszę się do zjawisk społecznie aktualnych w danym momencie itd., jest ta doraźna polityczność. No i stanowczo z tej książki wynika jak gdyby moje polityczne stanowisko, które jest stanowiskiem rzeczywiście feminizmu liberalnego czy lewicowo-liberalnego, to znaczy no w jakimś sensie naprawdę to jest moja prawdziwa, właściwa opinia, że demokracja parlamentarna, nie mylić z neoliberalizmem, demokracja parlamentarna, która jeszcze, na przykład gdy patrzymy na kraje zachodnie, do niedawna umiała łączyć ideały, nazwijmy to socjaldemokratyczne, z takim systemem jak gdyby reprezentatywności różnych klas społecznych itd. Mimo wad, że to jest jak gdyby ten gorszy wybór, to nie jest ustrój idealny, nigdy tego nie powiedziałam, jest dla mnie ciągle lepszym ustrojem. W tym sensie mówię o odzyskaniu niepodległości, ponieważ uważam PRL za okres państwa satelickiego, po prostu pod kuraturą sowiecką i nigdy tego się nie pozbędę. Więc jak gdyby, kiedy mówię, poczekaj kochani, ale kiedy mówię o odzyskaniu wolności, to mówię o czymś takim. To mówię, jak gdyby kiedy mówię o odzyskaniu wolności, to nie mówię, to nie afirmuję wolności neoliberalnej, bo to są chyba takie problemy, że my też żyjemy w tych dyskusjach bardzo takich, jak gdyby, nienacechowanych emocjonalnie, bo to nie o to chodzi, tylko bardzo takich rozgorączkowanych, tak? Czyli mówienie tutaj o wolności kojarzy się od razu z wolnością neoliberalną, mówienie o rynku oraz się kojarzy z rynkiem liberalnym, o wolnym rynku i tak dalej. No a tutaj, gdyby rzeczywiście dokładnie przeczytać to, co ja mówię,
no to zupełnie jakby czegoś takiego nie można znaleźć, tak? Czyli mówię o odzyskaniu, wolności, nie od niepodległości, tylko wolności w kontekście tak jakby zaborów i po prostu wojny, jednej, drugiej wojny i tak dalej, dwudziestolecia, które było relatywnie właśnie okresem politycznej przynajmniej, prawda? Nie wiem, konstytucyjnej, politycznej suwerenności i właśnie transformacja, która jakby jest okresem pod tym względem jakby tego, że nie jesteśmy państwem satelickim, tylko my sami sobie stanowimy. Natomiast to, że ta transformacja przyniosła więcej problemów być może niż pożytku i tak dalej, to jest jakby kolejna... Ja chcę, ja chcę zrekonstruować miejsce, no, z którego mówisz, bo szczerze, jak miałam lat 5, 7 i 15, miałam dokładnie ten sam problem z tym, co to znaczy Polska, polskość, suwerenność i tak dalej, chociaż jakby byłam tym karmiona do przesady. I nigdy nawet do końca nie zrozumiałam, dla mnie relacja pomiędzy kobietą i też masą różnych grup, powiedzmy, warstw, a tym my, które się wyzwoliło, jest bardzo problematyczne. Jak ty mówisz my, to właściwie kogo masz w myśli? Jakby kto my? Kto my? Ale jak mówię teraz o rozmowie? Tak, no tak, teraz powiedziałeś przed chwilą my. Powiedziałaś o tej reprezentacji, która jest fałszywa, nie mam wiedzy. Znaczy słuchajcie, ja nie jestem monitorowym, nie jestem politykiem. Nie, ale też będą, co ty myślisz? Dlaczego jest ważne to, że znaczy, Polska jest suwerenna? W jakim sensie jest suwerenna? Słyszę coś takiego, jakbyś była, mówiła akurat ten fragment, to zdanie, dokładnie z wnętrza tego paradygmatu, poza którym wychodzisz, żeby go oglądać i interpretować. To jest to patrzenie z magnesu, które pokazuje nie sądzę, nie sądzę. Myślę, że środka. Myślę, że kiedy opisuję swoją pozycję jako właśnie pozycję feministki liberalnej, czy też kulturowo liberalnej, to ewidentnie mówię, że pragnę odnaleźć siebie, swoje ideały i jakby swoją tożsamość w obrębie ustroju układu politycznego, który oparty jest na demokracji reprezentatywnej, parlamentarnej, liberalnej, czyli jakby który wciela też ideały lewicowe, ideały socjaldemokracji. To jest jakby to, natomiast ja nie potrafię politycznie się nawet więcej tutaj prowadzić politycznej dyspoty, ponieważ ani to nie jest mój język, ani moja domena, ani moje narzędzia. Natomiast ja mam wrażenie, że w tych wszystkich debatach, które prowadzę z przyjaciółmi, z wieloma osobami itd., itd., feminizm liberalny w ogóle nie istnieje jako wiarygodne stanowisko. To jest coś, za co cały czas trzeba przepraszać, to jest coś, za co cały czas się uderza z jakąś straszną zbrodnią, zniewoleniem być może, uczestniczeniem w jakimś itd. Podczas gdy dla mnie to stanowisko jest związane rzeczywiście z tym, sama jaka jestem, wygląda moja droga życiowa, co robię i kim jestem itd. Równolegle wydaje mi się, i też dzisiaj rozmawialiśmy o pani z klasy średniej, że politycznie w tym kraju jest to jedno z najbardziej stanowisk, które jest w stanie mainstreamować pewne treści w sposób, jak gdyby być może najbardziej skuteczny. To, czy to będzie ostateczny cel, jeżeli te treści wymiejstrujemy, jeśli odzyskamy prawo do aborcji, prawa reprodukcyjne, po prostu, nie wiem, szereg pakietów zdrowotnych związanych z reprodukcją i zdrowiem seksualnym kobiet, to czy to jest wszystko, czyli jakby kolejne jakby są rzeczy, ale dla mnie to jest jakby ognisk moich, kiedy mówię o swobodach obywatelskich, to mówię przede wszystkim o tym. I że jestem panią z klasy średniej. Jestem panią z klasy średniej, ja afirmuję to. Ponieważ jako pani z klasy średniej mam taki zawód, jaki mam, robię to, co robię. Czyli tak jak gdyby jestem jest też zawsze Platonem w tym sensie. Jestem Platonem w tym sensie, jestem też Montaigne'em, jestem też Rolandem Barthesem, który był z klasy wyższej francuskiej. No jakby, popryzował się jako intelektualista. No jakby ja też się popryzuję, nie wykonując jednych zawodów w klasie średniej, ale tak jak gdyby, ja apeluję, żeby uznać, że to też jest stanowisko, z którym należałoby dealować i rozmawiać, jak gdyby. To jakby nie jest, ja nie, w moim uczuciu to nie jest coś, czego ja musiałabym się za każdym razem tłumaczyć. Tak, natomiast ja nie jestem nieczuła, jak gdyby na twoje stanowisko i dlatego wiecznie rozmawiamy i nawet się kłócimy przez noce. I też uważam, że momentami, jak gdyby, ja jakby sympatyzuję bardziej z twoim dyskursem niż na przykład z dyskursem bardziej liberalnym, czy bardziej na prawo mojego, po prostu. I to jest jak gdyby, moje stanowisko. Również pytanie o wolny rynek. Rzeczywiście w tej książce są jakby dwa teksty o rynku, które moim zdaniem nie zostały nigdy dokładnie przeczytane, dlatego że pierwszy mówi o właśnie tym lubingu i jak gdyby powiedzmy tym mieście, które dopiero jako miasto wolnorynkowe może mieć scenę klubową, kawiarni, które się otwierają, zamykają i tak dalej, i tak dalej, no to jest jakby część wolnego rynku.
jako takie produkuje właśnie tą kulturę konsumpcji, która przez chwilę jest politycznie zaangażowana, przypadkiem być może nawet, bo Klub Bejowski sobie powstaje, ale on gdyby dopiero w trzecim punkcie się zastanawia, że jest polityczny, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Generalnie raczej nie dochodzi do bycia politycznym. Więc, tylko że dokładnie, oczywiście, i to też tylko w Polsce mamy, znaczy być może w krajach Europy Środkowej mamy ten fenomen, dlatego że jak gdyby, nie wiem, jak ja idę do klubu belgijskiego, gdzie oni zresztą, no, gdzie można brać ślub i można adoptować dzieci, i zresztą poświadczam dla przyjaciół Marii Gajowskiej, że właśnie są, będą znakomitymi rodzicami do adopcji, no to tam nikt się nie odcina od tego, że należy walczyć o prawa gejów, bo walczyliśmy o nie i nie mamy. Czyli dla mnie to jest jakiś też rodzaj dysfunkcji bycia tym gejowskim, jakby osób, które potrzebują się odcinać od jakby, prawda, kasy politycznych. No to też jest w przypadku oczywiście praw kobiet, bardzo, bardzo jakby w Polsce to występuje. To jest może oddzielny temat, do którego można by tutaj jeszcze zahaczyć. Ale co chcę przez to powiedzieć, że kiedy mówiłam o prawach gejowskich, to nie afirmuję ich całości, tylko właśnie mówiłam o tym wewnętrznym poczuciu wolności. I to jest bardzo ważne, że my możemy tego zaznać, bo myślę, że wiele rzeczy w sposób też doznaniowy na nas wpływa. Czyli sposób doznaniowy, jak gdyby zaznanie jakiegoś właśnie tego smaku wolności. To jest to, co w pewnym momencie pisze o świętej pamięci Kaczyńskiej, tak? Tak, akurat o tym świętej pamięci. To znaczy o tym, że rzucono w niego tortem i on po jednej z parad i on krzyknął pedały respeja wałdam i ja zapytałam się, skąd wiedział, że to oni, może rozpoznał smak. No i tak jak gdyby to jest właśnie to, znaczy możesz zaznać smaku wolności, który całkowicie rewolucjonizuje jak gdyby twoje mówienie, myślenie i tak dalej. I będziesz tańczył tyle w tym próbie, że w końcu wpadniesz na to, że może trzeba też pójść na manifę gejowską. Inna sprawa, dlaczego to trwa tak długo, dlaczego to się nie dzieje, jakie tutaj są powody i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby oddzielna debata, o czym ta książka też jakby nie mówi, bo ona więcej stawia pytań. Ale myślę osobiście, że i też korzystając na przykład z różnych doświadczeń takich teoretycznych feminizmu politycznego amerykańskiego przede wszystkim, bo tutaj chyba najwięcej tekstów powstało, no że jednak musimy cały czas myśleć o mainstreamowaniu tych haseł po prostu, czyli wykonywaniu różnego typu politycznych, medialnych kompromisów, żeby je mainstreamować, ale skutecznie mainstreamować, czyli feminizm medialny, który jako taki sobie występuje i tak jak gdyby nie przekłada się na przykład na to, że procentowo więcej kobiet będzie głosowało i mężczyzn na prawa kobiet, no nie jest dla mnie skuteczne, czyli należałoby się zastanowić nad jakąś inną strategią, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli to są jak gdyby takie moje, takie powiedzmy proste bardzo podejście właśnie do tego tematu. Drugi tekst o rynku to jest o rynku sztuki, kiedy też w pewnym momencie tam dość prowokacyjnie właśnie mówię o tym, że rynek sztuki jak gdyby uwolniłby prawdopodobnie, czy jak gdyby istniał w jakiejś szczątkowej formie, czy jak gdyby inaczej zdynamizował, czy ułożył scenę artystyczną, która jest bardzo takich pomiędzy też znowu dwoma brzegami, czy dwoma gardłami, czy trzema, kilku galerii, które mają taką siłę przecież, pokazują na zachodzie, a jak gdyby no, większość artystów jak gdyby, no po prostu nie ma z czego żyć, no czy coś takiego, tak? Te galerie nie są skuteczne, nie ma rynku sztuki. Ale to też jest takie mówienie trochę bardziej prowokacyjne i też jakby w kontekście jakiejś sytuacji, do której tam ja się odnoszę i tak dalej, ponieważ żeby to miało miejsce, no to rzeczywiście przeciętnego Polaka musiałoby być na to stać, żeby sobie kupić taką pracę, ale też musiałoby mieć taki gust, żeby sobie kupić taką pracę i tak dalej, i tak dalej. To jest znowu kolejne pytanie o styl, prawda, o formę i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak jakby to się tutaj wszystko mnożyłoby. No może jakby po prostu jakby wrażliwości, znaczy właśnie tak, że to już ci mówiłem wtedy, tylko wtedy myślałam lepiej, że podejrzliwa jesteś wobec prawie wszystkiego, jakby tropisz, śledzisz, podglądasz i tak dalej, to jest ekstra. Akurat tutaj mam wrażenie, że zupełnie nie, ale jakby też uznaję, tak, jakby też węsel platony. Też jest tutaj tekst o bezdomności, nie wiem czy pamiętasz go i ten tekst o bezdomności jednak w tym tekście o bezdomności się całkowicie dystansuje od pewnych radykalnych rozwiązań neoliberalnych i od pewnego odejścia od państwa opiekuńczego. Nie, dobra, ale też nie chcesz naprawdę oskarżać jakiś faszyzm Nie, to są bardzo ważne debaty, dlatego że zaraz mówiąc o kulturze, o feminizmie, o sztuce, o literaturze, siłą rzeczy jesteś, wszystko jest polityczne i musimy jak gdyby o to zahaczyć. Z tym, że ja bym nie chciała, żeby to było zahaczenie, w którym natychmiast musimy czuć się zantagonizowany, albo jeżeli już to, żeby to był ten antagonizm taki nowoczesny, czy ponowoczesny, czy taki, z którego się próbowały nowe racje, które obie strony mogą się słuchać, jak gdyby niekoniecznie zgadzać. Ja uważam w ogóle, że zgadzanie się jest totalnie nietwórcze.
To ja może nie chcę się nie zgadzać. Tak nie razie. Ale bo to też się przekłada na reakcję na pewne zjawiska. Mnie uderzyło, jak ty napisałeś w jednym miejscu i będzie to chyba koniec drażliwych tematów, bo ja jednak mam, teraz powiem dlaczego, bo przecież już trzeba by było oddać głos. Otóż, o, piszesz o wystawach, o butikach i tak dalej, też w kontekście politycznym, co można tam znaleźć, i na przykład super gadżety erotyczne dla kobiet w butiku, czy znaczy podziemia butiku, tak? To właśnie za no dobra, i tutaj dalej jest też takiego. Na wystawach jej sklepu na Saint-Germain-des-Prés oprócz ciuchów zawsze leżą książki. I to jest dla ciebie, rozumiem, taki znak tego, że takiego sojuszu pomiędzy światem glamuru, mody i tak dalej, i konsumpcji, i tym światem humanistycznym, intelektualnym i tak dalej. Tak? Tak, no właśnie. No możemy to rozwinąć. No, a ja jakiś czas temu mijałam mozoleum, czyli ten, to coś strasznego, co stoi przy Alejach Jerozolimskich i tam jest widom, tam była walizka i już nie ma, wszyscy wiedzą, prawda, o czym mówię. No i tam jest taka wystawa z boku, jakiegoś sklepu, nie mam pojęcia jakiego, ale oczywiście jakiegoś znana marka, bo tam są tylko znane marki. I właśnie szłam tam nocą z jakiejś imprezy i nie ukrywam, że byłam zawiana już trochę. I patrzę, że tam stoją jako element wystawy takie sterty książek tak ułożone. Ja dostałam takiej furii, stanęłam tam i zaczęłam wrzeszczeć na całe gardło. Kurwa, zostawcie przynajmniej nasze książki, chuj. Przepraszam. Cytuję, byłam pijana. Przepraszam. I jakby miałam takie poczucie, że nie no już co jak co. Ale to już jest przesada, że już po prostu weźcie sobie to, tamto, proszę bardzo, już książki zostawcie w spokoju. W tym sensie, że jakby dla mnie są oni, tak? I ten sobie, żeby to chodzi o takie radykalnie różne reakcje, ale ja przyjmuję, że one są. Tak? Znaczy teraz, że chciałabym o coś takiego powiedzieć, że są, tak, teraz Sara może tylko się ustosunkuje, tak? Teraz może będzie trochę ciekawiej, bo to chciałam powiedzieć tyle, że szczęśliwie w jednej recenzji pojawił się zarząd, że ja nadmiernie, gdyby nadmiernie takiegoś afirmuję, chyba romans z popkulturą, nazwijmy to tak. A tak jak gdyby chodziło o to, że znowu chciałabym podkreślić do drugiego, co przedtem nadesiłam do mojej pozycji, że w związku z tym mój sojusz z popkulturą, który jak gdyby z definicji afirmuje ład, czy rodzaj jakiegoś spotkania z popkulturą, totalnie występuje. Tak, ale nazwijmy popkulturą to zaraz co wymienię. Dobrze, to będzie bardzo specyficzna popkultura, która się feminizuje. Czyli dla mnie to jest też szalenie ciekawy aspekt obserwacji, na przykład, zwłaszcza nie wiem, popkultury francuskiej, czy coś takiego, bo to jest najbardziej widoczne, ponieważ popkultura belgijska jest derywatem popkultury francuskiej lub derywatem popkultury holenderskiej, więc skupmy się na tej właśnie popkultury francuskiej. A więc jakby feminizowanie się tej kultury francuskiej ja też obserwowałam, zwłaszcza w blogu z niesamowitym zacięciem i z dużą satysfakcją. No ale też powiedzmy to jest na blogu zdarzenie bardziej takim ironicznym, mikrofilnym i tak dalej. No i ten chyba akurat fragment właśnie jest bardzo inspirowany jakimś tekstem z bloga. Ale o co chodzi na przykład, więc w tej recenzji właśnie napisane było w takim jednym ciągiem, co bardzo dobrze wydaje mi się, kilka punktów z tej książki wywrócę, napisane było tak. Że ja właśnie jako ta autorka antypolskiej książki afirmuję się totalnie wśród gadżetów erotycznych w butiku Sonny Rykiel. Zachwalam subwersywny striptease burleskowy Dieter von Dies. Zachwycam się bohaterkami w Seksu w Wielkim Mieście jako autoironicznymi podmiotami pożądania oraz makijażem jako sztuką walki w sztuce fajcerskiej artystki Sylwii Fleury. I to wszystko było jakby jako taki straszny znak negatywny, prawda, w tej recenzji, jako takie największe zarzuty i tak dalej. No, a moja odpowiedź jest taka właściwie, dlaczego nie? To znaczy, dlaczego nie możemy flaneryjnie znowu, czyli jakby w zasadzie takiej kulturowej włóczęgi, jakby po różnych rejestrach kultury, nie interpretować i nie opisywać tych trendów, jak to po kulturze, które wychodzą nam naprzeciw. Na przykład, jeżeli ktoś lubi shopping, to chodzi do sklepów, które na przykład są bardziej, powiedzmy, na
przykład są bardziej ekologicznie trendy, czy bardziej są ekologicznie friendly, albo no nie wiem, tak dalej, tak dalej. Czyli możemy uczestniczyć w popkulturze, jak gdyby, na zasadzie jakoś tam żadne zebrane. Ja na przykład sobie wybrałam kilka takich momentów. Na przykład buty karotyczne Sonny Rykiel jest dosyć ważną sprawą, na przykład dla mnie na mowie Paryża. Przy czym on nie jest w podziemiu, zawsze myślałam, że jest w podziemiu, nigdy nie mogłam do niego trafić. W podziemiu jest bielizna, a on jest na piętrze. I jest jakby wiadomo, że jest, ale właściwie ja się wstydziłam zapytać, więc i tak dalej, sam tak już tam trafiłam przypadkiem, i tak dalej. A tak naprawdę najpierw trafiłam w Brukseli, bo tam był dział taki, ale później to się nazywa tylko dla kobiet, zresztą ten dział, i on później Only for Women, i ten po angielsku się nazywa, więc ten dział później już był skasowany. No ale rzeczywiście Sonia Rykiel produkuje niezwykłej piękności gadżety erotyczne dla wszystkich płci i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę to jest fascynujące również pod względem właśnie tej formy, czyli designu oglądanie tego. Sonia Rykiel jest również bardzo ciekawym przykładem właśnie projektantki mody intelektualistki, ona zresztą funkcjonuje właśnie na tym lewym brzegu, bo ona ma swój butik od zawsze na lewym brzegu, i on zresztą powstał tuż po rewolucji 68 roku. Ona sama jest pisarką i te książki na jej wystawie to są po prostu powieści, które ona na dany sezon wybiera i proponuje jakby do czytania. Czyli to jest z mojego punktu widzenia być może trochę za mało jako intelektualistki, ale z mojego punktu widzenia to takie uczestniczki popkultury dosyć interesujące, jak gdyby zestawienie dwóch wartości pozornie sprzecznych, które w tej tradycji francuskiej są szalenie ugruntowane, ponieważ Sonia Rykiel pisze też teksty feministyczne na konferencje feministyczne organizowane przez mój macierzysty organizm, czyli Centrum Studiów Kobiecych Pierwsze w Europie w Paryżu, gdzie zrobiłam doktorat. I jest jedną z największych przyjaciółek LXXU, czyli mojej pierwszej promotorki. Jak gdyby te mariaże intelektualne, te spotkania, jak gdyby przebiegają według takich troszkę nie z naszej perspektywy, być może czymś powiem tutaj jakby na zasadzie takiej tutejszej, taki jakiś, no nie może nie do sposób, nie do jakby odgadnięcia, prawda? Ale dlaczego? Dlatego, że no jakby chyba ten cały rynek towarów luksusowych, czy polscy projektanci, oni tak jak gdyby, no w Polsce rynek towarów luksusowych zachodni, albo polscy projektanci, to nie jest tak, że pierwszą rzeczą, jaką mamy myśląc o nich, to, że są intelektualistami, choć wydaje mi się, że niektórzy w tej młodej generacji są, gdyby mają zacięcie intelektualne. I wydaje mi się, że to jest też to, że gdy w pewnym momencie zaczęłam się interesować od sztuki i jakoś tak podrążyłam w stronę mody. Przy czym niektóre osoby zainteresowane modą, a propos mojego bloga, powiedziały mi, że piszą macie w sposób niezrozumiały. I jak gdyby nie wiadomo, czym to jest, ponieważ no, jak się wie, że też o tej modzie jest sposób taki bardzo zainteresowany formą i jej znaczeniem, czyli taki bardzo chyba intelektualny, prawda? Ale też jak gdyby w takiej dziedzinie, jaką jest moda, to jest też rodzajem kreacji, oczywiście wprzągnięty w szalony, prawda, ten mechanizm konsumpcji, biznesu itd., itd. Ale jednak jest tam jakby ujście do jakiejś takiej kreatywności, czy dla pokazów totalnie właśnie poza w ogóle tą ekonomią zysku. I tak jakby to jest też jakiś obszar kreatywności, który często jakby flirtuje też z polityką i tak dalej, i tak dalej. Czyli z perspektywy na przykład takiej popkultury francuskiej, to też jest domena, jak gdyby, na przykład jeżeli Marc Jacobs pokazuje się po pokazie mody w telewizji w spódnicy, którą jakby to dla mężczyzn, która jest wstałą jego propozycją taką, no powiedzmy, modową, no to jak gdyby to jest fakt o znaczeniu kulturowym dużo więcej znaczącym niż tylko i wyłącznie, to znowu Barta z Sikłania, niż tylko i wyłącznie, prawda, że to chodzi o kod kontynentalny ubraniowy. Znaczy, ja tylko się czekam, na koniec, to jest ostatnie zdanie. Dobrze, myślę, że trochę już to jest napisanie drugiej książki, na którą czekamy. Bardzo to jest ciekawe, tylko strasznie dużo naraz informacji pada. Ja już na przykład przestałam przesłać w pewnym momencie. Tylko, że książka, w książce teksty są dużo bardziej zwięzłe i klarowne. Ale chciałam powiedzieć, nie, ale chciałam powiedzieć, że jest to kwestia też uznania za tego, jak potrafisz coś napisać, tak? No. A jak chcesz powiedzieć? Co? Tak. Dobra, ja już nie będę się w to wdawała generalnie litości dla ludzkości. Niech ludzkość teraz się wypowie na jakie te wam. A ja dla oświadczenia powiem, że to nie jest prawda, że zawsze mówiłam publicznie, wcale nie i długie lata w ogóle nie mówiłam. A więc nie było o tym, że długo, nie mówiłam. A jak zabrałam głos po 4 latach, to też się kiedyś śmiała na seminarium, że mówiłam jeden dzień. Więc to nie jest wcale prawda i mówienie publiczne wcale nie jest taką oczywistą sprawą. To jest jasne, to jest praktyka i tak dalej. Ale no trzeba mówić właśnie publicznie.
tak nazywa, pamiętasz, jakbyśmy prowadziły razem zajęcia, to mówiłyśmy, no pytania nawet głupie, pamiętasz? I to działało. Ale może jest tak, że tyle słów, że teraz tak. Może zadajcie pytanie publiczności. Kiedy Państwo się wyłączyli? Po koniec. Nie, nie mogę. Ja jestem nauczycielką na co dzień, więc nie mogę. To jest strasznie zmęczące to, jakby, że siedzi się naprzeciwko, jakby tak jak się siedzi razem i wszyscy mogą ze sobą gadać, to jest dużo prościej. A jak się siedzi naprzeciwko, jest dużo trudniej jakoś, więc tak. Ja może się zapytam. Aleksander właśnie zada wszystkim Instytut Cyfrowy Park. Mam takie pytanie, bo też ja się tak trochę o tym, o czym rozmawiałyście i ostatnio się też trochę tak nad tym zastanawiałem, bo też nie ukrywam, że być może trochę pochodzę z takiego środowiska i jakieś takie wątki też się w dyskusjach, na jakichś naszych takich bardziej rozmowach, ale wydaje mi się, że gdzieś to też zaczyna tak wypływać. Nie chodzi mi o takie oskarżenie z przeciwnej strony, ale że mam takie poczucie właśnie trochę skoncentrowania się na kwestiach związanych właśnie na przykład z walką o wolność, czy nawet w takim duchu queerowym jednak trochę koncentrowaniu się na tych rzeczach, które są właśnie istotne z punktu widzenia pewnego rodzaju subwersji i wyzwalania się w kulturze, ale mam też trochę takie poczucie kompleksu bycia i być może tutaj w tym kontekście też ta klasowość jest jakoś istotna, trochę taką lewicą kawiorową, tak? Że są pewne takie wątki właśnie, które się pojawiają, że się koncentrujemy na różnych rzeczach, które są związane z tym, na przykład o co walczymy, co nam się wydaje ważne właśnie, równouprawnienie i tak dalej, i tak dalej. Ale często nie zwracamy uwagi, zbyt uwagi na to, co moim zdaniem właśnie jest też bardzo podstawowe, czyli właśnie kwestia wykluczenia związanego z biedą, właśnie z kwestiami ekonomicznymi. No i wiesz, to, że jakby można się zastanawiać nad gadżetami, sami rykiem i tak dalej, no to jakby też trzeba sobie na to pozwolić i w ogóle móc sobie pozwolić na przykład, żeby tam wejść, prawda? Trzeba mieć wtedy takie pewne poczucie swobody ekonomicznej. Czy to nie jest tak, że może to jest jakieś tam, no że to jest trochę tak, z tyłu się trochę dla mnie przynajmniej czasami robi tak, czy no jest takie przykre, nie chodzi mi o to, że jak gdyby mam taki kompleks, że jak gdyby mogę się z tego powodu źle czuć, powiedzmy, że mi jest lepiej niż komuś, ale wydaje mi się, że właśnie ta koncentracja na tych aspektach ekonomicznych jest bardzo ważna, tak? Mi się wydaje. No to bo oczywiście, że tak jest, natomiast ja podaję ten przykład też w taki, oczywiście, że kultura jest elitarna, dostęp do kultury jest elitarny i należy robić wszystko, żeby tak nie było. Ja jako osoba pisząca mogę zrobić wszystko, żeby moje teksty były jak najbardziej komunikatywne czy przystępne. Oczywiście nie mam na myśli tutaj jakiegoś uproszczenia, bo one to zostaną bardzo intelektualne, ale uważam, że to jest jakaś ta moja sfera działania. Następnie, kiedy mówię właśnie o tej przestrzeni, o tej samej rzeczy, to jak gdyby rzeczywiście przywołuję, bo to jest taki ambiwalentny przykład ze względu na to, że one tam się zaczynają od 50 euro, prawda, czy coś takiego, czy tam może za 20 euro można kupić jakąś grę erotyczną i tak dalej. Ale no to jest powiedzmy suma niedostępna dla każdego. Natomiast chodzi po prostu o to, że to jest, wydaje mi się, rodzaj takiego jakby elitarnego też, ale jakby rodzaj takiego projektu, takiego jakby nowatorskiego jakiegoś projektu wkluczania kobiecej seksualności do mainstreamu po prostu. I że rzeczywiście możliwe, że to się dzieje najpierw w tym ekskluzywnym butiku, a za chwilę będzie działo się gdzie indziej. Miejmy nadzieję, że nie w zwulgaryzowany sposób. Problemem jest takim, że jak schodzi się w te niższe poziomy, seksualność w ogóle jest domeną szalenie zwulgaryzowaną w takim potocznym życiu i w potocznym dyskursie, czy nawet w dyskursie publicznym, potocznym, nazwijmy to. No to miejmy nadzieję, że jak gdyby